Republika Mauritiusu jest państwem wyspiarskim leżącym na Oceanie Indyjskim. Ma 2045 km2 powierzchni. Wchodząca w skład Republiki Wyspa Mauritius ma kształt owalu, którego dłuższa średnica ma 61 km, a krótsza 47. Zwiedzanie wyspy rozpoczynamy od kolonialnego domu Eureka House, zbudowanego w 1830 roku. Przechodzimy przez mały budynek recepcyjny. Na jego ścianie obraz wymarłego ptaka Dodo, który występował endemicznie na Mauritiusie. A to główny budynek Eureka House. Przewodnicy twierdzą, że jest w nim aż 109 drzwi. Dom został odrestaurowany i udostępniony do zwiedzania w 1986 roku. Dawniej dom ten należał do rodziny Leclesio, która wprowadziła się tu w 1856 roku. Narodziło się tu, dorastało i żyło 7 pokoleń tej rodziny. Współcześnie żyjący jej członek Jean-Marie Leclesio został w 2008 roku laureatem Nagrody Nobla za powieść, w której opisał życie swoich przodków i dzieciństwo w Eurece. Dom jest zbudowany głównie z drewna, a dla utrzymania chłodu dookoła biegnie wsparta na kolumnach zacieniona weranda. Eureka House jest otoczony rozległym ogrodem w stylu angielskim z roślinnością charakterystyczną dla Mauritiusa. Róża porcelanowa. Z Eureka House, który znajduje się w małym miasteczku Moka, jedziemy do Port Louis. Port Louis jest stolicą Republiki Mauritius. Zwiedzanie stolicy rozpoczynamy od leżącego na wzgórzu Fortu Adelaida. Rozpościera się stąd rozległy widok na stolicę i otaczające ją góry Moka. Miasto liczy około 157 tysięcy mieszkańców. Po drugiej stronie miasta, u stóp wzgórza, widać sanktuarium Maryi Królowej Pokoju. Tor wyścigów konnych Champ de Mars, czyli pola marsowe. Miasto zostało założone przez Francuzów w 1735 roku i nadano mu nazwę na cześć króla Ludwika XV. Widok na port. Port Adelaida został wybudowany przez Anglików w 1840 roku i został tak nazwany na cześć żony króla Williama IV.
miał chronić Port Louis przed inwazją Francuzów, ale nigdy do tego nie doszło. Ściany zostały wykonane z ciętych bloków bazaltu. Port jest tak położony, że zapewnia 360-stopniowy widok na Port Louis. Brama do chińskiej dzielnicy. Z portu Adelaida przejechaliśmy do miejsca zwanego Aprawasi Gap. Było tu centrum recepcyjne dla przybywających na wyspę imigrantów zarobkowych z Indii. Działało w latach 1849-1910. Pozostałości centrum zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. A teraz krótka wizyta na placu targowym, gdzie można kupić pamiątki, a także świeże owoce i warzywa. Jedziemy do dzielnicy Kodong Waterfront. Są tu banki, sklepy, kina, restauracje i kawiarnie, a także kasyno. Wyłączona z ruchu główna aleja dzielnicy. Dekoracja związana z obchodami hinduistycznego święta światła zwanego Diwali. Muzeum Blue Penny. Są tu znaczki znane jako Red Penny i Blue Penny, które były pierwszymi wydanymi na Mauritiusie. Z 1000 egzemplarzy do dziś zachowało się jedynie 27. Są to jedne z najdroższych znaczków na świecie. Obok muzeum stoi pomnik Nicolasa Baudouin, francuskiego żeglarza i odkrywcy. Nabrzeże Kodong Waterfront. Port w Port Louis. Port ma 16 nabrzeży podzielonych na 3 terminale oraz port rybacki. Jest także terminal naftowy, w którym rocznie przeładowuje się 1 100 000 ton produktów naftowych. Obsługiwany jest również ruch pasażerski. Żegnamy Port Louis widokiem na nabrzeże Kodong Waterfront. Krótki postój przy plantacji trzciny cukrowej tle góry Moka. Odwiedzamy teraz kolonialną posiadłość de la Bourdonnais. Do domu wybudowanego w 1856 roku prowadzi szeroka aleja wysadzana starymi drzewami. Dom był zamieszkany ponad 150 lat przez maurytyjską rodzinę plantatorów trzciny cukrowej. W 2006 roku w Château de la Bourdonnais przeprowadzono gruntowne prace restauratorskie, które przywróciły mu dawną świetność.
Dzięki temu można zapoznać się z XIX-wiecznym stylem życia plantatorów na Mauritiusie. Dookoła biegnie zacieniona weranda, pozwalająca utrzymać chłód wewnątrz domu. Tam mieściła się kuchnia, by w domu uniknąć zapachów przygotowywanych potraw. Przy domu jest duży ogród. Bulbul czubaty, ptak wróblowaty pochodzący z Azji. W wydzielonej części ogrodu można obserwować żółwie olbrzymie. W barze, w którym próbowaliśmy różnych rodzajów rumu La Bourdonnaise, zainteresowanie wzbudziło gniazdo, w którym bulbul czubaty karmił swoje młode pisklęta. Opuszczamy już Château de La Bourdonnaise. Jedziemy teraz do ogrodu botanicznego Pamplemousse, co po francusku oznacza grapefruit. Lotos orzechodajny różowy. Rośnie na mulistym podłożu, a jego liście i kwiaty wyrastają do 1,5 metra nad powierzchnią wody. Dla hindusów i buddystów kwiat lotosu jest symbolem odrodzenia i czystości. Ogród Pamplemousse jest najstarszym ogrodem botanicznym na półkuli południowej.
wachlarze pielgrzymów madagaskarskich. W ogrodowych altankach można odpocząć lub schronić się przed deszczem. Główna brama do ogrodu, ale obecnie zwiedzający są wpuszczani innym wejściem. Palmy butelkowe. Olbrzymi baobab. W ogrodzie jest ponad 80 różnych gatunków palm pochodzących z całego świata. Owoce chlebowca. Na szczycie drzewa wiszą nietoperze owocożerne. Palma talipot w różnych fazach rozwoju. Kwitnie raz na 50-60 lat i potem obumiera. Osiąga wysokość do 25 metrów. Tu jest właśnie w ostatniej fazie swego życia. Palmowa aleja. Basen z pięknymi okazami Wiktorii Królewskiej, zwanej też Wiktorią Amazońską, bowiem występuje głównie w dorzeczu Amazonki. W swej ojczyźnie dorasta do ponad 3 metrów średnicy. Brzeg o szerokości kilku centymetrów jest wywinięty do góry, co chroni liść przed zalewaniem i ograniczaniem wymiany gazowej. Kwiat rozwija się po południu i zamyka nad ranem. Po zapyleniu jego barwa staje się intensywnie czerwono-różowa. Spód liścia jest czerwony i mocno kolczasty, co chroni roślinę przed zgryzaniem. Botanik Pierre Poivre, który założył ogród w XVIII wieku. Basen z białymi lotosami. Liście lotosu pokryte są woskiem, co wywołuje tak zwany efekt lotosu. Polega on na tym, że krople wody toczą się po powierzchni liścia, przypominając płynną rtęć i zbierając przy tym zanieczyszczenia, utrzymują go w czystości. Drzewo armatnie, dorastające do 30 metrów wysokości. Dom kolonialny, nazywany Château de Montplaisir. Drzewia staliana o nazwie Hiptage bengalski. Kończymy wizytę w ogrodzie botanicznym Pamplemousse, którego formalna nazwa brzmi Ogród Botaniczny Sir Siusagur Ram Gulam na cześć pierwszego premiera niepodległego Mauritiusa. Mauritius był kiedyś ważnym producentem cukru i przez długi okres cukier był podstawą gospodarki wyspy. W muzeum można obejrzeć etapy produkcji cukru z trzciny cukrowej. Zwiedzanie kończy degustacja różnych rodzajów cukru i rumu. Zdjęcie przedstawiające Port Louis od strony wody. Część muzealnej ekspozycji znajduje się na wolnym powietrzu. Kolejny dzień rozpoczynamy wizytą w Parku Natury Cassela. Makieta przedstawiająca wyspę Mauritius. Niestety od rana towarzyszy nam ulewny tropikalny deszcz. W oddali pod drzewem widać antylopę oryx. Na 14 hektarach endemicznego lasu zobaczymy antylopy, żyrafy, nosorożce i lwy. Tu posila się żyrafa. Tu z kolei popasa niewielkie stado antylop impala. Thank you.
parku jest też para nosorożców. Strusie jaja. Po parku poruszamy się takimi pojazdami. Wielbłądy cierpliwie oczekują na poprawę pogody. W parku jest także duży wybieg dla lwów. Z parku Cassella przejechaliśmy do parku narodowego Black River Gorges. Jesteśmy przy wodospadzie Chamarel. Spada on z wysokiego klifu niemal 100-metrową kaskadą. Niedaleko od wodospadu znajduje się geopark Ziemia Siedmiu Kolorów. Miejsce to powstało w wyniku przekształcenia wulkanicznej lawy w kolorowe glinki i piaski. Wpływ na to miały zawarte w lawie różne minerały. Znajdująca się tu gleba zmienia kolor w zależności od kąta padania promieni słonecznych i od kąta patrzenia. Kolory, jakie można tu zobaczyć, to zielony, żółty, czerwony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy i brązowy. Dzisiaj niestety nie ma słońca nad Ziemią Siedmiu Kolorów i niektórych odcieni nie udało się nam wypatrzyć. Ciekawostką jest to, że gdy piasek o różnych barwach się zmiesza, to podobno po jakimś czasie znów się rozdziela na pierwotne kolory. Kawiarnia usytuowana przy geoparku serwuje podobno najlepszą kawę na całym Mauritiusie. Jest tu też zagroda z kilkoma dużymi żółwiami. I tu kończymy ten mokry, deszczowy dzień. W trakcie objazdu wyspy Mauritius naszą stałą bazą wypadową był hotel Tarisa położony wśród palm i lokalnej roślinności. Hotel znajduje się na północnym wybrzeżu wyspy w miejscowości Mont Joyce. W odległości kilku kilometrów od hotelu znajduje się Grand Baie, główny ośrodek wypoczynkowy wyspy. Hotel jest stosunkowo nieduży, oferuje 75 pokojów. Drzewo Delonix regia, zwane płomieniem Afryki.
Goście hotelowi mają bezpośredni dostęp do plaży, która znajduje się tuż za ogrodzeniem. Jesteśmy na spacerze po okolicy. Piękny okaz płomienia Afryki. Niewielki las drzew kazuaryna, zwanych także sosną australijską lub drzewem żelaznym, może rosnąć na glebach ubogich w składniki mineralne i jest odporny na sól. Plaża Mont Choisy, ocieniona drzewami kazuaryny, pod którymi tutejsi mieszkańcy urządzają rodzinne pikniki, jest jedną z najdłuższych plaż na Mauritiusie. Stojąca przy plaży mała hinduska świątynia Ganga Ghat. Przed wejściem stoi Hanuman, w hinduizmie Bóg Małp. Kigelia afrykańska, zwana drzewem kiełbasianym ze względu na kształt swoich owoców. W sąsiedztwie plaży Mont Choisy są też inne plaże. Jedziemy teraz do Lavanille Crocodile Park. Najpierw odwiedzamy żółwie olbrzymie. Są to jedne z największych żółwi na świecie. Skorupa żółwia olbrzymiego ma średnio 120 cm długości, ale dochodzi nawet do 1,5 metra. Samiec przeciętnie waży około 250 kg. Samice są na ogół mniejsze, mierzą około 90 cm i ważą około 150 kg. Żółwie dożywają ponad 100 lat, a najstarszy potwierdzony wiek wynosi 176 lat. Obecnie prawdopodobnie najstarszym żyjącym przedstawicielem tego gatunku jest żółw Jonathan, urodzony około 1832 roku. Tutaj, za solidnym ogrodzeniem, ma swoje siedlisko krokodyl nilowy. Może osiągać długość do 5,5 metra i wagę blisko 1 tony. Pod wodą może wstrzymać oddech do 45 minut.
a tutaj figlują makaki. Są też małe żółwie wodne. Urozmaiceniem wędrówki po parku jest niewielki wodospad. A to lemury katta zostały wypromowane w filmie animowanym Niech żyje król Julian. W parku La Vanille jest insektarium, w którym można obejrzeć jedną z największych i najbardziej różnorodnych kolekcji owadów na świecie. Liczy ona ponad 26 tysięcy gatunków i około 30 tysięcy okazów pochodzących z 5 kontynentów. Jest wynikiem 30 lat pasji Żaka Siedleckiego, gatunek lądowego kraba kokosowego. Chrząszcze z rodziny kuskowatych z Gujany. Owady z Madagaskaru. Ćma kometa lub ćma księżyca z lasu deszczowego na Madagaskarze. Iguana, jaszczurka z rzędu legwanowatych. W niewielkim muzeum można obejrzeć m.in. szkielet wymarłego w XVII wieku ptaka dodo. Tak wygląda szkielet żółwia olbrzymiego. Z parku Vanille jedziemy na farmę, gdzie uprawia się wanilię. Wanilia jest drugą, po szafranie, najdroższą przyprawą świata. Laski wanilii przygotowane do pakowania i sprzedaży. Kolejnym punktem naszego objazdu wyspy jest plaża Gris-Gris. Jest ona najdalej wysuniętym na południe miejscem na Mauritiusie. Nie poleca się tu pływać, gdyż ocean w tej części wyspy jest niespokojny i niebezpieczny. Wybrzeże jest skaliste, a krajobraz malowniczy. Droga przez las prowadzi do klifu zamykającego plażę. Na horyzoncie pasmo gór Moka, a my z plaży Gris-Gris przenosimy się na plantację herbaty Boisherie. Plantacje herbaty na Mauritiusie są jedną z pozostałości epoki kolonialnej.
Boisjoli jest największym producentem herbaty, którego plantacja powstała w 1892 roku i obecnie obejmuje 250 hektarów. Na miejscu w restauracji można popróbować różnych rodzajów herbaty w ramach degustacji. Herbatę na Mauritius wprowadził francuski ksiądz Galois w 1760 roku. Drzewa pandan z charakterystycznymi korzeniami podporowymi. W krajach tropikalnych ich liście są używane do wyplatania koszyków i mat, a także do krycia dachów. Przekwitająca już datura. Drzewa paprociowe. Palmową aleją dojeżdżamy do jeziora Ganga Talao. Znajduje się tu świątynia dedykowana Shiwie, uważana za najświętsze miejsce hinduizmu na Mauritiusie. Jezioro Ganga Talao znajduje się w kraterze wygasłego wulkanu na wysokości około 550 metrów nad poziomem morza. Nad brzegiem stoją posągi hinduskich bogów i bóstw. To bóg Hanuman, bohater Ramajany. Po drugiej stronie jeziora wznosi się wysoki posąg Shiwy. Vishnu, jego żona Lakshmi i ptak Garuda. Lakshmi, żona boga Vishnu, jest boginią szczęścia, bogactwa i piękna. Bogini Sarasvati, żona boga Brahmy. Bóg Ganesha, syn Shivy i Parvati. Bogini Parvati, żona boga Shivy. Posąg boga Shiwy. Trzygłowe bóstwo Dattatreya. Bóg Murugan, bardzo popularny wśród Tamilów. Surya, bóg słońca w swoim siedmiokątnym rydwanie. Wnętrze świątyni Shiwy. Lingam, abstrakcyjne przedstawienie boga Shiwy. Przy świątyni odbywa się ceremonia ślubna. Udajemy się na drugą stronę jeziora, gdzie stoi ogromny posąg Shiwy o wysokości 33 metrów. Nieopodal znajduje się drugi posąg tej samej wysokości. To bogini Durga, która jest jednym z wielu wcieleń małżonki Shiwy Parvati. Jej głównym zadaniem jest walka z demonami. Jesteśmy teraz przy kraterze uśpionego wulkanu Truoser. Znajduje się on na wysokości 605 metrów nad poziomem morza. Krater ma 80 metrów głębokości i ponad 300 metrów średnicy. Wulkan znajduje się w pobliżu miasta Curepip, które liczy około 80 tysięcy mieszkańców i jest czwartym co do wielkości na Mauritiusie. W oddali malownicze pasmo górskie. Thank you.
wracamy do hotelu, by w następnym dniu odlecieć do kraju.